Hej, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Subway i wracamy tutaj do naszej produkcji Hotline Miami. Powiem szczerze, no nie sądziłem w ogóle, że wrócę do tej produkcji, natomiast sobie pomyślałem, dlaczego nie? Świetnie się grało, fajnie się zaczęło. A właśnie, zapomnieliśmy dodać jedną bardzo ważną rzecz. Ostatnio popełniłem błąd w przypisie tej gry. Na szczęście pełny opis tej gry macie dostępny w opisie tej odsłony Hotline, więc możecie sobie poczytać. Jakkolwiek powiem tylko tyle, gra pochodzi nie z czasów sprzed GTA, choć przypomina GTA, jest to po prostu produkcja z 2012 roku. Miała być po prostu kompatybilna z różnymi urządzeniami, telefonami i innymi przenośnymi urządzeniami, także pracujących na Androidzie. Stąd właśnie taka, a nie inna grafika. Została też stworzona na bardzo prostym programie, bo została stworzona na gameplayerze, więc po prostu powracamy do czasów Basica, więc stąd ta grafika właśnie, ale to tak dodatkowo, jeśli chodzi o wytłumaczenie tej gry, powiedzmy genezy tej gry. My sobie oczywiście przyjdziemy tutaj, drodzy Państwo, już do pierwszego chaptera, że tak to powiem, ponieważ wstęp mamy już za sobą. Postanowiłem również tutaj pokazać wam po prostu, jak ta gra jest pokręcona i dlaczego przypomina mi Twin Peaks. Kto mi tu dzwoni podczas nagrywania? Tak, mamy kwiecień, 8 kwiecień 1989 roku. Czyli głęboka komuna, jeśli chodzi o oczywiście wschodnią część Europy. Czas, żeby sobie troszeczkę pogadać. Ja próbowałem zrobić testy tej gry, dlatego wiem, to mniej więcej trzeba robić. W pierwszej kolejności znajdując się w naszym mieszkaniu na Florydzie, idziemy po prostu odebrać naszą sekretarkę. Thank you.
to ja, Linda, potrzebuję tańki. Bardzo potrzebuję, aby ktoś z nimi był. Bla, bla, bla. Prosimy ekstensję. Okej, spełnimy życzenie naszej... Dzięki, czy w ogóle ma sens iść do łazienki?